wszystkim! Z tej strony Atakama, na waszych ekranach kolejny odcinek z Alicji Online! Dawno nie było Alicji, ominęła mnie jedna bardzo ważna aktualizacja, na którą tak naprawdę czekałam, ale miałam taką przerwę od Alicji, wiecie, czasami taka przerwa jest potrzebna. A więc, dobra, co zostało dodane? Otóż została dodana nowa maść i tą nową maść ja mam, już sobie ją zbridowałam. Miałam na to pieniądze, dlatego że tam były prezenty, które można było otwierać i tak dalej, i tak dalej. I tak już troszkę straciłam, ale ważne, że udało się zbridować tego konika. Strasznie mi się podobała ta maść, jednak liczyłam na to, że wygra troszeczkę inna. Nie wiem, czy jeszcze można tam wejść, żeby Wam pokazać. Jeżeli tak, to Wam pokażę, na którą ja najbardziej liczyłam. No, ale dobra, mimo wszystko bardzo się cieszę i tak, że udało mi się je zbridować. Będę dalej bridować oczywiście, żeby miały jak najfajniejsze statystyki, żeby były jak najładniejsze. Marzę mi się taki właśnie z falowaną grzywą, tylko jeszcze nie wiem, czy chcę z białą, czy z czarną. Sprzedałam parę moich koni. Chyba z białą wygląda fajniej. Chociaż... sprzedałam parę moich koni i ten też taki mi się urodził. W ogóle jego rodowód to jest wszystkie te... Nie wiem, jak to pokazać teraz, kurczę, zapomniałam, bo jesteśmy tutaj z tego w powodu, żeby tutaj odebrać prezenty. No, także została dodana ta maść i ja się strasznie, strasznie mega cieszę, bo no jest coś nowego, prawda, w tej grze. Coś innego, coś nowego, coś fajnego. Fajnie, że coś takiego wprowadzają, fajnie, że będzie więcej nowych maści. Mega się cieszę. Ja w ogóle tych prezentów miałam strasznie, strasznie dużo i mówię Wam, otwierałam je chyba z pół godziny. Ale dobra, co zostało dodane w tym tygodniu, czyli wczoraj, w niedzielę? Otóż zostały dodane stempelki. Jeżeli teraz będziecie brać udział w wyścigach, to możecie wygrać różne... Czekajcie, nie mogę podłączyć telefon do ładowarki. Co jest? Halo? O. Będziecie mogli wygrać różne przedmioty, co jest fajne, bo oczywiście wszystko, co wygrywamy, jest fajne. Co to jest? Fajerwerki? Aha, okej. Dobra, nawet nie wiedziałam, że to mam. No nic. Tak, i nie wiem teraz, czy wyrzucić tego konia, czy nie, bo słuchajcie, on mi się strasznie podoba. Zobaczcie, jego rodowód to jest cała ta nowa maść. No i teraz nie wiem. Tego będę musiała zostawić sobie. Tego będę musiała wytrenować, bo on jest fajny, ale kurczę, no ma bardzo, bardzo, bardzo słabe statystyki. Jest poziomem 7, więc nawet nie mogę go wystawić do rozmnażania. Ten ma już klasę 8 i dopiero 173 punkty, tylko nie wiem, jakie on ma. On ma plus 9. Średni ogon, a ten ma długi gęsty, więc... No on jest troszeczkę lepszy. Ten ma 415 kilo, a ten 409, więc wiecie co? Ja chyba tego w ogóle wypuszczę. Tak myślę, że tego wypuszczę. I zostawimy sobie tylko te. Zaraz zobaczymy, ile ten zarobił i spróbujemy sobie jeszcze raz wybridować. Nie wiem, po co tu wyszłam. O, no bardzo mi się podoba ten koń. Hodowla. Hekate. Proszę bardzo. 140 tysięcy zarobiłaś i będzie cię można wyrzucić. Niestety. Ja wiem, że punkty ma lepsze, ale... Kurczę. Willy też jest spoko. 171, 177, dobra. Odbierzmy sobie to. Breeding payment. Szkoda, że biorą ten podatek. No wiem, że niektórzy tutaj, jak w ogóle ta maść weszła, zarabiali po naście milionów, więc już w ogóle sztosik. O, i chyba mnie będzie wywalało z internetu. A mam nadzieję, że nie. To jesteś ty, to jesteś ty. No nie bardzo mi się podobasz, po prostu z tym ogonkiem. Wypuść tego klunia. I spróbujemy, mamy dwa wolne miejsca. Tego trzeba, tak jak mówiłam, go tutaj obziąć i troszeczkę podszkolić. A my możemy próbować z Willim, bo on ma tutaj trochę więcej tych punktów. Zobaczymy, co nam się uda zrobić. Zaznacz wszystko, usuń oczywiście, bo już ich nie ma. Willy. Ciach, 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 ciach. Proszę bardzo. I lecimy, chociaż wiecie co, wezmę szansę na ciążę, będzie szybciej. Royalt ma 8 genów, 9 genów jest więcej. I za 14 tysięcy dodamy, ale wolałabym nie bridować za więcej niż 10, naprawdę, bo już się wczoraj spłukałam trochę z kasy. Tu mamy za 40 tysięcy, 40, tu mamy za 10 coś, ale 8, no to nie, szukam dalej. 14 tysięcy,
A to jest ten, którego mamy teraz. Dobra, to spróbujmy z nim, zobaczymy co wyjdzie. Ja też nie wiem, czy kolor grzywy jakoś strasznie mocno ma znaczenie, bo... Oho, chyba mamy laga. Chyba mamy laga. O, dobrze. Więc nie wiem, jak to jest z tym kolorem grzywy, czy ona się jakoś dziedziczy, czy nie. No i wolałabym, żeby ten koń był dużo wyższy. No nie! Dobra. To się chyba jednak nie dziedziczy. No i mamy też słaby punkt, właśnie. Kurczę, bo zanim tutaj będę breedować, to chyba trzeba by było najpierw jakiegoś z nich wytrenować na maksa. Jaka grzywa? Długa! Ehem, czyż nie mam ładnej łatki na głowie? Nie masz żadnej! Nie masz żadnej! Nie, ma, nie masz! Dobra, szukamy dalej. Tutaj 8 geny, tutaj ten royal. No dobra, możemy spróbować z nim. Ten ogon! Wiecie, no ja mam... O, ja mam wersję do takiego ogonu. Bym wolała, żeby miał taki ładny, gęsty. Bo się wtedy fajnie na niego patrzy od tyłu, no nie? A wiadomo, że jak gramy, to patrzymy zwykle na konia z tyłu, bo jakby nasza postać biegnie do przodu. Logiczne. Halo? Halo? O, jakby taką grzywę odziedziczył, to byłoby fajnie. Tylko, że tamten i mój mają oba właśnie te cienkie ogony. To jest brzydkie. Najładniejsze są te falowane, bo one aż tak takiej objętości dodają. To fajnie wygląda. I niestety mamy jelonka. I będzie bardzo, bardzo źle. No cóż. Bywa i tak, fokus. Wiecie co, a może byśmy najpierw ogarnęli troszeczkę. Czekajcie, wezmę to. Jakie detale. O, krótki, o, dzień dobry mistrzu dzisiaj. Będę dla ciebie ciężko pracować. Aż smutno było go wyrzucić. No dobra, ale nie. No, halo, halo. Dajcie znać, czy wy też macie takie lagi. Tym bardziej teraz, jak są, wiecie, ten okres świąteczny i bardzo dużo ludzi gra, to naprawdę ciężko jest tutaj cokolwiek zrobić w Alicji. Opieka nad koniem i możemy tego Williego troszeczkę tutaj... Właśnie, bo on jest strasznie w ogóle nic w ogóle. Dobra, soi nie lubisz. To ty chyba jęczmień lubisz, co? O, soję lubisz, dobrze, to cię karmimy soją. Marchewek ile mamy, zobaczcie, ja nawet nie widziałam. Jedz i zdrowo rośnij i bądź zadowolony. Dobra, czy ja w ogóle dobrego konia karmię? Chyba tak. Nie, Filia karmię, nie Williego! Zamień! O nie, Willy, ty lubisz jęczmień chyba. Zobaczymy, czy ja dobrze pamiętam. Nie! A marchewkę? Weź lub marchewkę, bo mam jej dużo. Jak ja cię lubię, Willy! Willy! Jaki dobry koń! Jej! Dobrze, możemy mu dać jeszcze raz, chyba że on nie będzie głodny już teraz. To pewnie wypluje. Ale włosy nam się zbagowały! Ja cię kliknęłam. Pewnie nie zjesz tego. Halko! Alicia? O, okej. Zjadł! Dobrze! Z tą czarną grzywą też on fajnie wygląda. Kurczę, no generalnie z natury te konie mają ciemne grzywy. O, jak mało mam szczotek i w ogóle, trzeba to dokupić. I znowu stracić pieniądze. No nie, ten ogonek to jest tragedia. Wygląda jakby miał robaki i by się wycierał o boks. I mu tylko tak zostało, o. Dobra. Czyścimy szczotą. No, dawaj. Git. Coś dostaniemy, jakieś coś, nie? Ale on w ogóle bardzo, bardzo wolno to zdobywa. No czesz go, no! Ja się śpieszę, żeby rozmnażać! Uhu, Alicja! Halo? O. Mój koń też tak zniża głowę, właśnie ten prawdziwy, jak czeszę mu grzywę, on bardzo to lubi. Dobra, mamy łuk, więc pobawmy się, może to nam jakoś... Oj, prawie.
Dobra, nie mam pojęcia, czy to coś dało i w ogóle czemu się zacięło, ale... O nie, fail! Aha, good play? Nie, on jest zły bardzo. Przywiązanie! Ale wzrosło, dobra, to jeszcze raz, tylko teraz nie zlamię tego. No powiedzmy. O, dobrze, teraz się cieszę, super. Nie, źle, jeszcze raz. Nie chcesz się bawić? Czemu nie chcesz się bawić? No dobra, to jeszcze raz, hodowla, szybciutko teraz. Willy. 93 ten ma, a ten ma 83. No dobra, to spróbujemy z tym. Jeszcze raz. Tolkien. Proszę cię. Bym wolała, żeby był większy. O, ale dostaliśmy 7800, więc nie jest najgorzej. Dobra, jeszcze raz spróbujemy z tym. Trudno już te punkty, trudno. Dawaj, Royal. Mam nadzieję, że nie spadły im serduszka, ja tego po prostu nie widzę. Czy to nie jest jakiś lag? O, aha, no tak. Ziemniak! Ojejku, zobaczcie, 10 punktów brakuje do tego maksymalnego 8 poziomu, nie? To jest strasznie dużo. Najpierw chyba trzeba będzie faktycznie jednak coś porobić. I długa grzywa! Jestem ideałem konia! No! Poważne słowa. No zamknij się, ja chcę rozmnażać! No proszę cię, Alicja, nie rób mi tak. O, dziękuję. Dobra, no to tak, te dwa już sobie usuniemy, bo to bez sensu, żeby to były. Tolkien i Royal, żebym nie wzięła ich jeszcze raz. I jeszcze raz. O, tego mam... Od razu weźmiemy! Od razu. Tego. Bierz go. Nightmare. Koszmar. I przez to pewnie już on nie ma z 10 serduszek. Przez moje lagi właśnie. Gdyby chociaż taki ogon miał jak ten, to już bym się cieszyła bardziej. W ogóle się dziwię, że ktoś go wystawił za 10, nie? One naprawdę wysoko chodzą teraz. Nie! Co jest? Wiecie, jakie miałam dobre flow wczoraj? Naprawdę, co drugi koń to był ten, którego chciałam. I no i co się stało? Co się stało? Picasso. Dobra, odcięło się. Nie mam pojęcia. O, ten ma kręconą grzywę! Ten jaki jest wielki! Ale słuchajcie, teraz jest ich dużo! Dobra. I love. O Jezu, ta... O, dawaj go! Tamte za 10, zobaczcie, ja dopiero co je dodałam, a one już nie mają serduszek. Full curl. Czyli całe ten, że wszystkie falowane mają... No tak, tylko że ten... O, no dobra, już nieważne. Już teraz nieważny jest ten ogon. Nieważne. Co się stało? I statystyki będzie miał ładne. No nie, może nie jakiś super, ale przynajmniej ten 8 poziom. Dobra, Boże, ale jestem zła. Zaraz wydam wszystkie pieniądze. Dobra, dawaj go jeszcze raz, bo widzę, że ma statystyki. O, czemu ja tam tego konieniu? Kiedy byłem jeszcze w twoim żyłam, że byłem wtedy smokiem. Byłeś, na pewno byłeś. Dlaczego ja nie usunęłam tego Picasso? Bo nie chcę tracić czasu pewnie, dlatego. A ten jak ma opis? Wow, ważna osoba. Aha. Dobra, szybciej. Nie chcę dosiadać drabięcia. Chcę po prostu wyłączyć to. Czy ten koń się... O, dobra. Jacie, ale naprawdę tamte mega szybko zeszły. Tylko ten został. Dobra, jeszcze raz możemy z nim spróbować. No trudno. Zwariuję. Jeszcze statystyki słabe. Nie, no dobra, nie jest aż tak źle. Nie. O Jezu, telefon mi spadł. O, teraz jak szybko się załadowało. I co tu się urodziło? Masz... Nie, w ogóle nie. Miska ryżu i trawy. Fajnie.
dobra, wyłącz to i ja nie chcę już z tym, bo ten nie daje fajnych zrobiąt, więc nie. Dla ciebie nie. Ale ja będę musiała powycinać z tego odcinka masakra. Tyle lagów jest, że to jest Dziękuję. Dobra, my ciebie nie chcemy, słuchaj, sorry, ale no... Plus 5, plus 9, plus 9. O, dobra, od razu breeduję, bo za chwilę znowu nie będą miały se... O, ten ogon, właśnie ten ogon! To by był piękny ogon! Jakie imię w ogóle. O, dziękuję bardzo. O, i jest jeszcze chyba większy niż mój, to by było w ogóle super. No nie. Ja zwariuję teraz. Chyba powinnam wyłączyć i włączyć grę, bo jeszcze ma ten, po ten. O Jezu, jakie statystyki okropne. Nie, nie ma sensu, żebym teraz breedowała kompletnie, bo zobaczcie, co tu się dzieje. No raz, że lagi są totalnie nie do zniesienia, to dwa, no w ogóle nie mam szczęścia. Niestety. A mówię wam, wczoraj jeden po drugim się rodziły. Jak widzieliście, zacięło mi się wszystko, musiałam wyłączyć i włączyć grę i dopiero teraz mogę potwierdzić nazwanie tego źrebaka, który się urodził. I nie wiem, czy to w ogóle przejdzie dalej, bo są naprawdę, już dawno takich lagów nie miałam i nawet nie wiem, czy dam radę dalej nagrać odcinek. Zaraz to się, mam nadzieję, okaże. Bo jeżeli na wyścigach miałabym mieć dokładnie takie same lagi, to chyba wolę sobie odpuścić, niż się denerwować. I chyba tak będzie i będę musiała się z wami pożegnać w taki brzydki sposób, że tak powiem, od dupy strony. No widzicie, to jest tragedia. Jeśli chcę, żeby odcinek wyszedł jeszcze dziś, no to niestety, no muszę go skończyć. No nie! No, no nie da rad, bo złośliwość rzeczy martwych. Może później da się jakoś coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że coś zrobią. Connect, dokładnie. Widzę, że tutaj więcej ludzi ma z tym problem. Ja nie będę już tutaj nic mówiła. Rozumiem, że no naprawdę przez ogromną ilość osób serwery są totalnie zepchane. No i to jest normalne. No dobra, okej, także to by było na tyle. Bardzo przepraszam, chciałabym nagrać więcej, aczkolwiek jak sami widzicie, niestety nie mogę. Mam nadzieję, że odcineczek mimo wszystko wam się podobał i szczęście wam będzie dopisywać przy breedowaniu tych nowych maści. Oczywiście jak będziecie otwierać prezenty, to też, żeby tam były jak najfajniejsze rzeczy. Bardzo, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się. Cześć!